Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie zupę. Będzie to popularna kartoflanka z boczkiem według przepisu z Lidl Mixa. My ją delikatnie zmodyfikujemy. Postaramy się, żeby nie zrobiła się z tego zupa krem, tylko żeby były wyczuwalne wszystkie składniki. Jak to zrobimy? Zapraszam do oglądania. Do przygotowania kartoflanki z boczkiem będziemy potrzebowali. Jak możecie zauważyć, w naszym urządzeniu w Messier Cuisine Smart składniki wypisane są w języku niemieckim bodajże. Podejrzewam, że to jest wina tego, że jeszcze on nie jest w Polsce dostępny, także ja tutaj skorzystam ze składników, które mamy wypisane w aplikacji i one są wtedy w języku polskim. Będziemy potrzebowali 1/2 pęczka gładkiej natki pietruszki, 1 pęczek włoszczyzny, czyli 150 g marchwi, 150 g bulwy selera i 50 g pora, 1 cebulę 80 g, 75 g wędzonego boczku pokrojonego w kostkę, 1 szczypta brązowego cukru, 4 łyżki oliwy z oliwek, 1 kg ziemniaków ogólnoużytkowych, 4 gałązki czombru, 1 litr bulionu warzywnego o temperaturze pokojowej, 1/2 łyżeczki soli, 200 ml śmietany 30%, 2 czubki noża gałki muszkatołowej i pieprz według uznania. Czas przygotowania naszego dania 20 minut, łączny czas godzina, przepis oceniany jako łatwy i wyjdzie nam z tego 6 porcji. Rozpoczynam gotowanie. 4 łodyżki czombru umyć, otrząsnąć wody, oberwać listki i odstawić je na bok. Jeżeli chodzi o czomber, my nie mogliśmy nigdzie w sklepie dostać takiego świeżego, więc skorzystamy z suszonego. 1/2 pęczka natki pietruszki umyć, otrząsnąć z wody, oberwać listki z łodyżek i włożyć do pojemnika miksującego. I tutaj mamy etap rozdrabniania naszej pietruszki. My skorzystamy z pietruszki mrożonej, więc na razie jej nie wyciągam. Wyciągnę w momencie, kiedy będzie potrzebna. Natkę teraz przekładamy do miseczki, jeżeli siekamy ją w urządzeniu, a my idziemy dalej. 150 g marchwi musimy obrać, umyć, oczyścić, pokroić na większe kawałki i włożyć do pojemnika miksującego. Ja już mam tutaj dwie marchewki. Kroję je teraz na kawałki i wrzucam do pojemnika miksującego. Marchewka wrzucona. Tak samo robimy z selerem. Jeżeli chodzi o selera, to jak widzicie, my mamy dużo mniejszy kawałek, ponieważ nie lubimy, jak jest za dużo selera w daniach. Także taki kawałek wrzucam. I teraz dodaję 50 g pora. Pora również przekroję na mniejsze kawałki i wrzucam do pojemnika. Jedną cebulę obieram, kroję na ćwiartki i dodaję do pozostałych warzyw. Cebula pokrojona ląduje w pojemniku. Teraz wszystko rozdrabniamy, obroty 8-10 sekund. Rozdrabnianie dobiegło końca. Masę zgarniam łopatką ze ścianek na dno pojemnika. No, warzywa są bardzo drobne. Już ja teraz zgarniam je łopatką na dno. Zgarnięte. Teraz 70 g wędzonego boczku pokrojonego w kostkę według przepisu dodajemy do naszej misy, ale my tutaj troszkę zmodyfikujemy, ponieważ ja boczek, który mam przygotowany, pokroję w kostkę i my podsmażymy go na patelni. Ja nasz boczek pokroiłam w kosteczkę i będziemy go zaraz podsmażyć na patelni. W międzyczasie tutaj podgrzewam naszą patelnię, zrzucam boczek na patelnię. Dlaczego my podsmażamy boczek? Ponieważ ten boczek, który jest podsmażony tak na patelni, on jest taki fajny, chrupiący. Zobaczycie zresztą, jak on nam się ładnie zezłoci. Jest smaczniejszy w zupie. Także teraz czekamy chwilę, aż boczek zacznie się wytapiać. Nasz boczek jest już ładnie podsmażony. Jak możecie zobaczyć, ma taki fajny, złocisty kolor. Takie delikatne skwareczki nam z tego powstały. Ja go zostawiam teraz chwilę, żeby odpoczął i przenoszę się do dalszej części przepisu.
Nasz boczek oddzielnie usmażony, ja patrzę co teraz jest dalej. Dodajemy jedną szczyptę brązowego cukru i 4 łyżki oliwy z oliwek. Jeżeli chodzi o cukier, ja nie mam w domu akurat brązowego, więc dodam szczyptę zwykłego cukru. Wrzucam go do naszych warzyw i dodaję 4 łyżki oliwy z oliwek. Wyciągam miarkę z pokrywy, czyli nakładam pokrywę. Pozbywam się miarki. I wszystko. Teraz na pojemniku miksującym muszę postawić miskę i odważyć w niej 1000 g sałatkowych ziemniaków. Ja już mam ziemniaki przygotowane. Jak możecie zobaczyć, tu jest 1000 g. W trakcie, kiedy to nasze warzywa będą się przysmażać, ja muszę ziemniaki pokroić na ćwiartki bądź ósemki, ale my zmodyfikujemy troszkę ten przepis i pokroimy nasze ziemniaki w kosteczkę. Także teraz przypiekamy nasze warzywa. 130 stopni 7 minut. Uruchamiam. A ja w tym czasie biorę się do krojenia ziemniaków. I tak jak już mówiłam, pokroję na początek ziemniaki w kostkę. Jak przejdziemy do dalszej części, to powiem Wam, dlaczego akurat tak pokroiliśmy te ziemniaki. Warzywa przypieczone, ziemniaki pokrojone w kosteczkę, idziemy dalej. Do pojemnika miksującego wlewamy 1000 g bulionu warzywnego o temperaturze pokojowej. My właśnie teraz zrobimy pewien myczek, czyli otwieram pokrywę. Jak widzicie, warzywa są fajnie uduszone. Ja teraz przekładam je do przygotowanej miseczki. Odstawię ziemniaki. Wybieram nasze warzywa. Teraz do naszej misy włożymy coś takiego, a nazywa się to osłona noży, naszych noży. Tak się prezentuje z jednej strony, tak z drugiej. To jest część, którą zakładamy na noże. Także ja teraz wkładam to do misy. Osłona założona. I teraz wlewam ten bulion, o który prosiło nas urządzenie. 1000 g buliony warzywnego. Jeżeli chodzi o bulion, klasycznie ciepła woda plus koncentrat bulionu warzywnego. Wlewam. Nasza osłona ma na celu zapobieganie temu, żeby nasze warzywa nie rozdrabniały się podczas procesu, w którym noże cały czas pracują. I teraz dodaję tak, nasze ziemniaki pokrojone w kostkę i właśnie dlatego kroiłam je w kosteczkę. Przekładam je teraz ostrożnie do pojemnika. Dodaję wcześniej wyjęte warzywa. Do tego idzie nasz boczek. Już Wam pokazuję, zobaczcie, jak ładnie się przypiekł nasz boczek. I dodaję również ten tłuszcz z boczku, ponieważ w nim jest mnóstwo smaków z naszego mięska. Także przelewam wszystko. I teraz zgodnie ze wskazówką dodaję czomber i 1/2 łyżeczki soli. U mnie czomber suszony. I 1/2 łyżeczki soli. Delikatnie jeszcze to wszystko teraz przemieszam moją łopatką. Idziemy dalej. Zatykam miarkę w pokrywie, czyli na początek nakładam naszą pokrywę. My pierwszy raz dzisiaj testujemy tą naszą osłonę noży, także zobaczymy, jak to się sprawdza. Miarka zatknięta i teraz gotujemy 100 stopni, 30 minut i obroty pod naszą osłoną 1. Uruchamiam. Możecie teraz zauważyć, fajnie nasze ziemniaczki się obracają, to wszystko pracuje, nie stoi w miejscu, ale też ziemniaki nie są rozdrabniane przez noże, przez co będziemy mieli właśnie taką fajną konsystencję ziemniaka, a nie zupę krem.
Zbliżamy się do końca gotowania. Jeżeli chodzi o 30 minut gotowania, u nas to było za mało. My doklikaliśmy jeszcze dodatkowo 10 minut. Zobaczmy teraz, co dalej. Dodajemy 200 g śmietany i 2 szczypty noża gałki muszkatołowej. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Ja tutaj widzę, że ziemniaczki są ładne, całe takie kartofelki. O to nam właśnie chodziło. Dlatego użyliśmy tej osłony. Czyli teraz dodaję śmietanę. Śmietana przygotowana, 30 wlewam. Do tego 2 szczypty gałki. My jeszcze spróbowaliśmy naszej zupy w międzyczasie i na pewno wymaga ona dosolenia, więc ja od razu dodaję sól. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. I dodam również odrobinę pieprzu. Teraz według instrukcji wszystko mamy jeszcze mieszać na obrotach 6 przez 30 sekund. Jeżeli ja włączę obroty 6, to nasza osłona może poszybować. To tak jak w przypadku motylka, też nie możemy tutaj za szybkiej prędkości. Więc ja po prostu zmniejszę na poziom 2 i uruchamiam. Nasze kolejne gotowanie właśnie się zakończyło. Teraz doprawiamy zupę do smaku solą, pieprzem. Ja już to zrobiłam. Ponownie mieszamy 10 sekund, obroty 2. U nas już zupa wymieszana. Teraz posypujemy kartoflankę na tku pietruszki i podajemy. Ok, ja odkrywam. I zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Mamy fajne ziemniaczki, zupa jest taka stosunkowo gęsta. Mam przygotowaną miseczkę i zobaczcie, tutaj możecie zauważyć, ten nasz boczek, z racji tego, że my podsmażyliśmy go na patelni, mamy takie fajne kawałki, on się ładnie przypiekł, takie skwareczki. Nalewam zupy do miseczki i spotkamy się z Wami z podanym daniem. Zupa nałożona, tak się prezentuje. Jak widzicie, nasze ziemniaczki są całe w kawałeczkach, w takiej kosteczce, w którą pokryję. Reasumując, jeżeli macie taką osłonę noża, to fajnie się ona sprawdza właśnie w przypadku gotowania zup. Myślę, że fajnie by się sprawdziła w momencie gotowania zupy gyros, bo tamten kurczak nam się jednak bardzo rozpadł. Jeśli nie macie, to gotujcie tak, jak jest w przepisie. Zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku, gdzie dzielimy się wspólnie, wymieniamy się doświadczeniami, naszymi przygodami z użytkowaniem Lidlomixa. Na ten moment dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Przechodzimy do Was z krótkim podsumowaniem. Zupa kartoflanka z boczkiem smakuje naprawdę bardzo dobrze. Jest ona delikatnie kremowa przez to, że dodaliśmy śmietankę. Jeżeli ktoś preferuje bardziej taką klarowną zupę, no to wtedy pomija śmietankę. Zupa jako całokształt oceniam bardzo wysoko, naprawdę jest bardzo dobra. Podsmażenie boczku oddzielnie do takiego stopnia wysmażenia, jaki lubimy, naprawdę tutaj sprawdziło się i ten boczek czuć. Tak samo jak i to, że wlaliśmy razem z nim tłuszczyk, przez co jest taka ona sytna, solidna, na takie warunki typowo zimowe, jest naprawdę wspaniała. My pierwszy raz robiliśmy zupę z wykorzystaniem tej osłony, którą udało nam się nabyć. I wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Nie kosztuje wiele, jest mnóstwo dostawców tego u nas w polskich sklepach, na Allegro i tak dalej. A mimo to te ziemniaki naprawdę są w całości, nie są takie rozciapciane. Ponieważ no, te noże, jak one kręcą się nawet na tych obrotach 1, to i tak te ziemniaki czy tam warzywa tną, a tutaj mamy wszystko tak jakby nad nożami. No, jak widzicie, u nas się sprawdziło, nie polecamy, nie reklamujemy, naprawdę możecie sami podjąć taką decyzję. Do zup naprawdę jest ok. Reasumując, zupa bardzo dobra, warto ją zrobić. I tyle. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się. Hej!